Hej, siemaneczku, jestem Abra i jako, że milionowice są na wersji Minecrafta 1.17, czyli tej nowej wersji, gdzie jest zmiana z podziemiami, to razem z Elviso dzisiaj będziemy robili wielki pojedynek, kto znajdzie więcej ametystu, czyli tej nowej rudy, ten zgarnia wszystko. Jak sami widzicie, moje wejście do lodowca już jest pokryte ametystem. Są także tutaj, słuchajcie, stalaktyty, stalagmity czy stalagnaty. Poprawcie mnie proszę w komentarzu, bo ja doskonale oczywiście wiem, że mogę się tutaj pomylić, ale dzisiaj, słuchajcie, pójdziemy do Elviso, właśnie tam, do jego willi, która, słuchajcie, cały czas oczywiście się rozwija i spróbujemy porywalizować właśnie, słuchajcie, o ametyst i będziemy, moi drodzy, właśnie zbierać ametyst szardy, czyli te kryształy ametystu. Trzeba pamiętać, że ja, słuchajcie, jedną geodę znalazłem tuż pod lodowcem, słuchajcie, tutaj, czajcie, że normalnie jest wejście do geody z ametystem, ale podobno Elviso także znalazł swoją geodę i muszę przyznać, że naprawdę robi to na mnie wrażenie. Serio, wy doskonale wiecie, że ja się totalnie jaram nowymi rudami. Jak wszedł netheryt do Minecrafta 1.16, cały czas go kopaliśmy. Tutaj weszła, słuchajcie, miedź, ametyst i oczywiście będziemy to kopać. Zaraz właśnie pójdę do Elvisa, rzucę mu wyzwanie i oczywiście będziemy, słuchajcie, kopać przez siebie przez jakiś określony czas, na przykład 20 minut i ten, kto zgarnie więcej tych ametystowych szardów, tych kryształów, po prostu dostaje wszystko. I okej, możecie powiedzieć, że ten ametyst póki co jeszcze nie jest do końca jakoś potrzebny, bo można z niego zrobić kilka rzeczy, ale na przykład zbroi nie zrobisz. Ale on będzie taki cenny, słuchajcie, że po prostu no nie uwierzycie, jaka to będzie wartość na naszych milionowicach. Elviso, witam cię bardzo serdecznie. Ty już lunetę masz. Ej, weź mi rzuć lunetę, bo właśnie ją się robi między innymi z ametystu i miedzi. Ej, bardzo, bardzo stary, blisko wyglądasz. Spam w myszkę. Stary, ej, to jest mega, ale to mega dziwne. W każdym razie, ty wiesz, że dzisiaj robimy wielkie wyzwanie na kopanie ametystu. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. Jaki ty masz kilof? A najlepiej rzuć mi ten kill off, żebym zobaczył, dlatego że po tym jak my zmieniliśmy wersję na 1.17, słuchajcie, mam totalnie wyzerowane itemki, ale spokojnie. W skrzynce, słuchajcie, mam jeden diamentowy kill off, który jest naprawdę niezły. Może nie tak dobry jak twój, ale wydaje mi się, że będziemy mieli równe szanse, dlatego Muszę cię tutaj od razu skrytykować, tak samo jak Maciocha, że swoich itemków po prostu nie miałeś 200 Dobra, gościu, po prostu. Ja mogę zacząć, że tak powiem, od nowa. To wcale nie tak, słuchajcie, że ja po prostu, to wiecie, nie wiedziałem, że to EQ, słuchajcie, mi zniknie. To wcale nie tak! Dobra, słuchajcie, on akurat to przewidział, przemyślał, odłożył swoje itemki akurat do skrzynki, słuchajcie, ja straciłem, ale wiecie, w skrzyneczkach, czy słuchajcie, chociażby w beczkach wszystkie itemki zostały, dlatego teraz tak, schodzimy, moi drodzy, właśnie do mojej tajnej bazy i bierzemy mój diamentowy kill off, który jest bardzo zużyty, ale mimo wszystko, słuchajcie, ma fortunę 3, ma niezniszczalność 3 i ma jeszcze dodatkowo efektywność 4. Połączymy sobie go, słuchajcie, ze sztabką netherytu i on się wówczas powinien troszeczkę naprawić na 860 użyć, więc naprawdę, słuchajcie, spoko. Możemy w ogóle sprawdzić, ile by to leveli kosztowało tu... O, nie, w ogóle, gościu, patrz! Nowiutkie kill off netherytowy mam, a bum, 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 bum! I teraz, słuchajcie, zaczynamy wyzwanie. Mam, słuchajcie, stoper przygotowany. Będziemy kopać przez 20 minut i zasady są mega proste. Gościu, kto znajdzie więcej ametystu, po prostu zgarnia wszystko. Ale ja mam swoje. Ja w tym momencie nie mam już żadnego przy sobie. Wiem, że ty masz jedną geodę znalezioną. Wiem, że ja mam jedną geodę znalezioną. I teraz tak, oczywiście... Gościu, weź nawet nie udawać, że nie wiesz, co to jest geoda. Ale w każdym razie, my nie chodzi nam o bloki ametystu, tylko chodzi nam oczywiście o klejnoty, prawda? To jest... Kryształy. To jest proste, prawda? Spokojna głowa, takiego bloku ametystu nie da się przerobić na kryształy, więc Elviso na pewno nas nie oszuka. No to stary, zgarniam jedzonko, życzę ci powodzenia, no i się rozdzielamy, bo ogólnie geody są, wiesz, rozsiane po całym świecie. My musimy sobie szukać ich oddzielnie, co jest? To musimy znaleźć nowe, bo ja swoją całą wykopałem. Ty sobie wykopałeś całą geodę? No chciałem takie fajne bloczki, nie? Zdobyć. Ale no to stary, no to już nie jest mój problem, no to jest rywalizacja, tak? Ten, kto znajdzie więcej, nie? One w ogóle rosną? No odrastają te geody? No gościu! Bo... Trudno, to nie ma znaczenia. Słuchaj, 3, 2, 1, czas, start. W tym momencie wystartował stoper, więc ja ci życzę powodzenia. Każdy, że tak powiem, ma takie same szanse. No wiesz, ja znalazłem sobie geodę, ty sobie też znalazłeś geodę. To, że ją rozwaliłeś, no to już nie jest moja wina, tak? Jakby, no stary, sorry, no. Ty sam zaproponowałeś, to wyzwanie, dlatego ja idę oczywiście do mojej geody i zobaczymy, ile tam ametystu, słuchajcie, znajdziemy, bo ona się, słuchajcie, znajduje tutaj. Ty, stary, sobie szukaj nowe, jak ci się podoba. Ja tutaj w ogóle mam zombiaczkę, więc trzeba go oczywiście, słuchajcie, rozklepać. No i teraz tak, no tutaj... O, stary! Wiesz, ile w ogóle tego ametystu wypada?
Ja cię kręcę! Ja cię kręcę! Nie no, dobra, wiesz jak my to stary zrobimy? Zrobimy to tak, żeby to było w miarę uczciwie, to ja ci powiem szczerze, że ja po prostu ten ametyst, który teraz znajduję, to go odkładam. I mimo, że słuchajcie, czas leci, to ja odkładam ten ametyst, serio, bo tak sobie przemyślałem, dobra, już dajmy, słuchajcie, mu fory. Lecimy, oczywiście będziemy kopać przed siebie, no i jeśli znajdziemy geodę z ametystem, no to będziemy po prostu na pozycji wygranej. Ja mniej więcej wiem, na jakiej wysokości, bądź no po prostu w jakich miejscach ta geoda mogłaby się respić, więc lecimy. Tylko szybko przypominam o subskrypcji. Subskrybujcie, moi drodzy, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nic was nie ominęło. A ja teraz tak, w kopie się myślę gdzieś, słuchajcie, no czekajcie, taka wysokość. Ej, stary, szczerze? Wydaje mi się, że ja mniej więcej wiem, gdzie szukać tych geod, ale... No ja właśnie nie mam pojęcia, jak jest tą wysokością. Tu różnie, stary, może... Ale jak myślisz? A jak no myślisz, tak, stary? 60? Nie, zbyt wysoko. Bardziej stary, ogólnie 11, jedyne co, to wiem, że geody się nie respią przy samym bedroku. To nie, 40. Tego jestem praktycznie pewny, że stary, praktycznie. Akurat geody się nie respią no, przy samym bedroku, bo one muszą być całą jakby taką kulą, nie? Wyrzeźbioną tak, jakby tak, w tak. skalę. Więc no, ale... Potrzebują miejsca. Poza tym, tak naprawdę geody, wydaje mi się przynajmniej, stary, że najczęściej się pojawiają na jakiejś wysokości 45, wiesz, coś w tym stylu, nie? Więc spoko. Jakby... Dalej jakby, no ja na przykład powiem ci tak, kopię na 47 kratce i wczoraj tak znalazłem geodę, więc nie wiem czy dzisiaj też się uda, one nie są takie mega rzadkie, ale no koniec końców wiesz, my kopiemy tunelik przed siebie, więc to wcale nie musi na być na dwa kratki, więc no to nie jest tak łatwiej. No tak, więc jakby, znaczy możesz oczywiście kopać na inne też sposoby, no nie, ale czekaj. Nie, no dobra, błagam cię. Nie, czekaj, ja sobie kejwik znalazłem, ale nie wiem czy to jest geoda. Stary, naprawdę mam geodę. Nie gadaj. Ej, nie żartuję. What? No nie. Ja mówiłem, że one nie są jakieś mega rzadkie, ale ej, nice, dobra. Dajcie mi kopalnię. Ej, mamy geodę, bardzo dobrze. Ej, widzieliście, że ja się randomowo wkopałem. Zresztą, nawet słuchajcie, na Creative, gdybyście chcieli powiedzieć, to takiej geody się zrespić nie da. Ej, da się sterkom do to zrespić? Chyba nie. Wydaje mi się, że chyba nie. Ja tej wersji nie znam w ogóle. Stary. Dobra, ja oczywiście zbieram, ale powiem ci tak szczerze, że no wypadałoby, abym ja, stary, pozbierał wszystkie te kryształki, no nie? Chyba. Czekaj, bo ja ogólnie wiem, jest też coś takiego, że te kryształki, wiesz, młodsze, to one nie wydropią jakby, no nie? Kurczę, tutaj na przykład... Tak, tylko te najbardziej dojrzałe, troszkę no nie? Przypał. Dobra, czekaj, ile... O, stary, wiesz, ile ja tego mam teraz? Zgadnij, ile mam. Tak? Stary, mam ponad jeden stack. Czekaj, czy tutaj nie, coś no jest? Stary. Dobra. Ej, stary, ja zbieram w ogóle... My mamy dopiero 3 minutki, gościu, więc ty masz jeszcze kupę czasu, powiem ci szczerze. Okej, to całe szczęście, bo już się bałem. Dobra, tutaj akurat to nie. Ej, serio, to ja nie zawsze wiem, który jest jakby tym dojrzałym, a który nie jest tym dojrzałym. Trudno jest poznać. Stary, naprawdę, no ten na przykład, ten też nie jest dojrzały. No dobra, wydaje mi się, że wszystkie jakie miałem, to z tej geody akurat znalazłem, stary, i mam w tym momencie idealnie 1,5 stacka. Czaisz to? I wiesz, na jakiej zero. Wysokości to jest? 41 kratka. Cię. 41 kratka. Tak samo jak chodziłem mniej więcej, no okej. No dobra, no to w takim razie mnie nie pozostaje chyba nic innego jak po prostu, czekajcie, polecieć na znowu chyba 48. Mam cave'a. Masz cave'a? Jeszcze kanion. Ja znalazłem stary w cave'ie i to totalnie nie było ukryte. Absolutnie nie powiedziałbym, że to było ukryte, czekajcie. To fajnie, to jest dobre, dobra. Gdzieś występuje. Może być ta wysokość. Jeszcze mieć, ale no powiem szczerze, że mieć póki co olewam. Moi drodzy, mamy dopiero 4 minuty na liczniku, więc lecimy dalej. Napiszcie w komentarzach koniecznie, jak uważacie, czy wygram ja, czy wygra Elviso, bo wiecie, może być tak, że geodę znalazłem teraz, ale po prostu następne już nie znajdę, a może być też tak, że Elviso zaraz znajdzie dwie, albo nie znajdzie żadnej. Więc lecimy dalej z tematem, moi drodzy, wpadajcie tylko na sklep www.abra.ety pierwszym głupcie. Do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis. Czy zamówicie sobie koszulkę, czy bluzę, czy cokolwiek innego, zdjęcie jest w gratisie. www.abra.ety pierwszym głupcie. Jeśli chcecie zgarnąć autograf, to się pospieszcie, bo są po prostu one limitowane i jest ich ilość ograniczona. No dobra, no to ja w takim razie jadę przed siebie, stary. No jakby, serio, ja kopię w linii prostej. Wydaje, jakbyś coś znalazł. Wydaje mi się, nie? że większa szansa, żeby to znaleźć, jest jak chodzić po kopalniach, bo wtedy wiesz, masz większy obszar pusty i jest większa tak, szansa. Tak, ale na przykład we wczorajszym odcinku znalazłem stary geodę, która była jakby okryta z każdej strony stonem, więc byś wtedy jej nie znalazł. Proszę. A na przykład teraz faktycznie znalazłem cave'a, który po prostu był zakończony tą geodą, no nie? Więc to jest totalnie randomowe. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu losowe. Raz może być ukryta geoda, raz może być po prostu odkryta, wiesz, gdzie po prostu jest cave'ik. No i powiem ci jeszcze w ten sposób, że mamy za sobą 5 minut, ale
Jak myślisz, czy na czy fortuna jakby tak kilofowa, no nie, to szczęście 3 działa na ametyst czy nie? Myślę, że tak, bo to jednak jest takie, wiesz, teraz jest tak, że chyba na wszystko działa fortunka, więc jestem to spora szansa. Mnie się też tak wydaje, tak, ale musielibyśmy wydaje. Stary to sprawdzić, naprawdę, jakby sprawdzi, nie jestem przekonany. Powiem ci inaczej, dostałem level za wykopanie tego, a przynajmniej tak mi się wydaje, że dostałem level, a jeśli dostałbym level, to znaczyłoby, że właśnie stary ta ruda, no jest, wiesz, taką jak lazuryt, redstone, czy chociażby, no kurczę, nie wiem, szmaragdy, które działają na fortunę, tos, tak? Tos. No właśnie, więc stary, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale lecimy przed ciebie, o, stary, nie, no, abra, szanujmy się. Nie, no, czekaj, póki co, stary, stalaktyty znalazłem. Okej, okay. Ja też. Jakiegoś creepera tutaj sobie jeszcze znalazłem, stary, jakiś duży, stary, mob spawner znalazłem. Jaki? Stary, zombiaka znalazłem. Okay. Ej, dobra, czekaj, bo tutaj to na pewno ja muszę podejść i stary, wiesz, czy ametyst może być w ogóle, stary, w skrzyneczkach? Nie może być. No dobra, czekaj, ja to, stary, sprawdzę. Wow, creeper mi jeszcze tutaj wybuchł. Stary, złoto, kości, tutaj akurat po tej stronie to też kości sobie akurat wezmę, dobra. Olać, dwa w ogóle endermany sobie tutaj łażą. Ej, no nie wiem, stary, czy to jest najlepszy pomysł, abym teraz szukał geody faktycznie dalej w tych cave'ach, ale mimo wszystko, stary, ja tulipany w cave'ie. Nice. Tak, wiesz, tutaj jest chociaż jakieś tutaj nowe, bo miałem to wczoraj. Stary, kolejny mob spawner znalazłem. Ej, to jest mega podejrzane, że kolejny mob spawner znalazłem, nie? Ja mam ci styl po prostu pecha, bo nie mogę znaleźć absolutnie nic, a wczoraj się kapałem randomowo, patrzę goda. To jest dobra. Takie, no, od czego to jest zależne. Okej, okay, tutaj jest spawner pająków. O, stary, name tag, to sobie zabieram oczywiście name tag, a w tej kolejnej mamy sharpness 1, księżyczkę to nie, to podziękuję. To jest to? Stary, a co znalazłeś? Nie, to jest ten deep slate sam. No możliwe, że znalazłeś sam. A to występuje w bazalcie, nie? Tak. Okay. Deep Slate też jest jakby tutaj nowością. Okej, tutaj jest kanionik. Zaraz podobnie. Ja doskonale wiem, gdzie się, słuchajcie, teraz znajduję. My jesteśmy przy tak naprawdę tej starej, dobrej górze Maciocha. Ej, no stary, powiem ci, że tak łażę cały czas po tym cave'ie, no nie? Po tej jaskini. I ciężko mi, stary, stwierdzić, czy tutaj tak realnie coś będzie. No ja naprawdę. Mam takie spore wątpliwości. O, stary! Wiesz, co znalazłem? Co? Tego nowego squida znalazłem. Glow squida? No stary glow squida. Ja nie widziałem jeszcze. Ej, ja nie mam, stary, lootingu teraz na wieczór. Na wiesz, a wiesz, to jest bardzo dziwne? Dawaj. Że ja tego squida jeszcze nie miałem, ale chodząc po kopalniach. Stary, rozwaliłem go. Dostałem inksaki. Dostałem właśnie glow inksaka, rozumiesz to? Ja mam ale też 3, ale go nie widziałem w ogóle, to jest najdziwniejsze. Ej, ale on był mega ładny. On się respi w wodzie, po czym sam umiera i daje ci, wiesz, te itemki. Ej, ale naprawdę, stary, no muszę przyznać, że no bardzo jest. Ładny jest, naprawdę. Geoda! Masz geodę? Geoda, mam. Czekaj, mam Deep Slate, ale może tutaj stary, też będzie geoda. Na poziomie 10. Na 10? 10. Teraz jestem, stary, na 10 i tutaj jest Deep Slate. Kurczę, ej, no nie wiem, czy stary lecieć tym Deep Slate. Dobra, zobaczymy, ile będziesz miał ametystu, to jest przede wszystkim, no nie? Okej, już tutaj kopię. Dobra. Mało, o nie, to jest akurat mało tych dużych, wiesz? Ojej, jeden tu będzie tylko duży, co? Nie. Możliwe, stary, że jest tylko jeden duży? Ja mam tylko jednego dużego. Ej, to jest możliwe. Mamy stary. 4 sztuki! Tylko 4 sztuki masz? No dosłownie, u mnie nie ma nic więcej, stary. Ej, nie no gadaj. To jest podejrzane, ty ale. Masz stack. Ale stary, półtora, ale to jest możliwe, że to stary masz tak mało, wiesz, bo. Ja. Stary, kolejnego squida. 2 squidy mam! Wow, ale cię zazdroszczę, byku. Ej, stary. Kurczę, ale to z kozackiem mam, stary, 6 tych macek, no nie? A to będą takie drogie rzeczy u nas na milionowicach. Na no pewno. Nie? Tak mi się wydaje, ja bo tego cię kręcę. Się będzie nafarmić tych zwierzątek, nie? Nie wiem, stary, nie naprawdę można. Nie wiem, ale jestem podjarany tą wersją Minecrafta, nie? Tak fest podjarany. Ja tak samo, tylko no troszkę przykrywam tutaj. Dobra, czekaj. Ja tutaj, stary, szukam dalej, ale nie wiem, czy nie powinienem się wkopać gdzieś, stary, dalej, bo tutaj chyba geody znaleźć nie znajdę. Ej, strasznie mnie, stary, strzelają te moby, wiesz? I to mnie tak uruchamia. Tak. Naprawdę, no tak mnie uruchamiają. Dobra, wypadł mi stąd, dobra. Teraz prosto tunelem okrągli, ja sobie tutaj widzę. Akurat przejdę i słuchajcie, za moment wybije nam 10 minut. Tutaj jest lawa, dobra, tutaj też nic akurat w tym momencie nie ma. Tutaj też chyba geody nie ma. Ej, no powiem ci, że masz niesamowite nieszczęście. Nie? Niesamowite, stary, żeby 4 sztuki z tej całej geody, to jest bardzo, ale to bardzo mało. Ja rozumiem, yeah, jakieś 15, ej. 16, nie? Ale żeby aż czwóreczka. Jakieś gigantyczne stare cave'y tutaj są. No naprawdę, ale jak nie było tej geody, takiej nie ma. Ej, stary, znalazłem emeraldy, czaisz to? O nie, mam geodę. Masz geodę? A dużo tak, masz tam, stary? Jest ogromna, ale zobacz jak z tymi kryształkami. Stary, 2 rudy emeraldów obok siebie, a ja mam w ogóle... Nie masz pojęcia, stary, ale ile tutaj jest zombiaków obok mnie teraz. Czekaj. Ja cię kręcę, co tu on się, nie stary, jest dzieje? Pełny.
ten jest pełny, okej, okay. Mam tutaj 24 sztuki aż. Stary, więcej emeraldów mam tutaj w ogóle, co tu się stary dzieje? Ej, ja nie wierzę, czekaj, wykopuję tutaj patch emerald, tutaj wykopuję stary patch emerald. Ja, ej, masakra, tutaj moi drodzy na liczniku jest 11 minut 20 36 sekund. Sztuk. 36, ja mam stary półtora staka z jednej gody, rozumiesz to? Nieźle, nieźle. Stary. I mam stary tylko 4 emeraldy, mimo że wykopałem 3 rudy fortunką 3, czaisz? A ja miałem 2 geody i ja mam od ciebie 3 razy mniej. Masz stary 2 geody i masz mniej ode mnie, ale to jest naprawdę nie fart, stary. Totalnie. Naprawdę, no to tutaj, no nie masz farcika, muszę przyznać. To są torfowisko, stalaktyty. Dobra, zaraz tutaj wrócę, ale ty stary po cave'ach łazisz, czy nie? Cave'y, głównie kaniony, wiesz? Tu jest tego najwięcej, mi się wydaje. Kaniony, no to bo już stary... miałem 2 geody w kanionach. Stary, no to łażę i tutaj nic nie ma, no. Totalnie, stary, tutaj nic nie ma. To jak ja mam to znaleźć? Nie, serio teraz, stary, naprawdę, no. Mi cię mówisz? Ja, no jakby, no nie wiem, no ty stary, stary znalazłeś mi fortuna tego, nie działa jakoś chyba dzisiaj. No stary, albo masz po prostu... Stary, mam kolejnego w ogóle mob spawnera, nie? Trzeciego w tym odcinku. Ładnie idziesz tam, no. Ja cię kredzę, dobra. Tam jest jakiś też deep slate, więc zaraz sobie tam podejdziemy. To jaki stalaktyt wielki. Wow, ej, dobra, zgarniam go fest. Tutaj jeszcze jakieś złoto. Ej, czuję stary presję, ja muszę to wygrać. Ja muszę twoje stary mieć, wiesz, te ametysty, no nie? Nie oddam ci, one są zbyt cenne. No stary, wiesz, mnie to nie interesuje, my mamy tutaj rywalizację, więc jazdunia, nie? No jazda, ja jazda, zawsze. Dobra. Ale czekaj, bo ja bym chciał się wybić tutaj, okej. Okay. Stary, koks jabłko znalazłem. To! I książeczkę Efficiency 4. Ale ty masz dzisiaj farta, człowieku. Ja koks jabłko! Ej, ja nie wiem, czy to nie jest pierwsze koks jabłko moje w milionowicach. Ja mam stary jedno. Kolejny emerald. Ja swoje znalazłem w świątyni akurat, więc no... Farcik jednak stary jest. Tu jest deep slate, stary. Tutaj są jakieś szkielety. No nie, torfowisko. Dobra, stary, uciekam dalej w takim razie. Uciekam ewidentnie dalej. Mamy, stary, na liczniku 13 minut w tym momencie. W tym momencie jest równe 13 minut, więc jedziemy dalej. Ale rozumiesz to, stary, koks jabłko. Czekaj. Nowa, stary. I co jeszcze, wiesz, jaka goda? Masz godę, stary. Kolejny tak, emerald! Tak, stary, moja goda jest wbudowana w taką, wiesz, puszczoną kopalnię. Lol, ale co? Ej, ale wiesz co, ja nie chcę nic mówić, ale czy na emeraldy nie przestała działać teraz fortuna? Na pewno nie, nie muszę. Bo ja nie wiem, czy stary, ja nie wykopałem właśnie... Ja mam 9 emeraldów i nie wiem, czy ja nie znalazłem po prostu 9 emeraldów, jakby, nie? Że o. Klocków. Serio? Dziwne. Na pewno działa. Nie wiem, stary, naprawdę nie wiem, ale ja lecę po więcej, stary. Mamy jeszcze 6,5 minuty, a ile ty masz teraz? A ja czuję się bardzo urmany, bo to jest moja dzisiaj trzecia geoda, a mam 40 sztuk ametystów. Ej, ale masz, stary, fortunę na kilofie. No wiem, i to trójkę. Stary, nie wiem jak. A na której w ogóle kratce ty szukasz? Obecnie jestem na 33, tak sobie tutaj chodzę po tych kopalniach wszystkich, tak różnie, wiesz, to tam tutaj w sumie te wysokości zmieniam. Jestem tutaj na różnych zawsze. Czyli ale nie ma, no, jakby, nie ma u ciebie. Powiem ci tak, w zależności. Nie, jest u mnie bardzo różnie, nawet było raz na 10. Ja mam tak stary, że mam ogromnego farta od tych geod, ale ogromnego pecha do ilości ametystów w środku. No właśnie, bo ty masz 3 geody. Wow, na 40 ametystów. A w swojej, ej stary, a w tej mojej tam przy lodowcu, bo ja znalazłem sobie geody przy lodowcu, nie powiem ci oczywiście gdzie, ale stary poszedłem, co odłożyłem do skrzynki, no nie? Było no. 60 w jednej. 50. No naprawdę to stary, to masz. Jest mega dziwne, ale dobra, jedziemy w takim razie po więcej, ewidentnie słuchaj stary, więcej tego musi być, nie? Tak, ja nie dam stary, to jest nowa? Nie. Nie, to jest, okej, to jest sama, spoko. Ej stary, już się przestraszyłem, ale ty jakby oceniłeś, że to jest geoda po czym? Po bazalcie, po kalcycie? Po czym ty po takim fioletowym. Czy wejście było? Fioletowe coś. Aha, po prostu ametyst zobaczyłeś. Tak, na samym środku był. No dobra, no to niedobrze. Jakby, wiesz, ja cały czas wygrywam, no bo ja mam stary teraz 96. Ile ty masz dokładnie? 40, no czyli ja mam ponad połowę więcej, ale jak ty znajdziesz zaraz kolejne dwie geody, no to możemy się wyrównać, znaczy, nie? No, w tym momencie najgorsze? Jest idealnie stary 15 minut, więc no... Najgorsze jest to, że zobacz stary, nawet w tym odcinku znalazł tych geod 10, to i tak się nie przebije. Teoretycznie, a co jeśli znajdziesz zaraz geodę taką jak ja miałem, wiesz, taką naprawdę. Oj, to dużą. wygrałem w takim razie. Stary, no to wtedy mogę mieć naprawdę kaplicę, więc no jedziemy ewidentnie stary, bo zostaje no 4,5 minutki, a ja muszę jeszcze jakąś geodę znaleźć. Kopię w ogóle przed siebie na 43 kratce, a ty jakby gdzie kopiesz? Jestem obecnie na 20. I tak sobie uciekam, no bo mi zaraz wyjaśnią, tak szczerze. Dobra, ja w ogóle odszedłem naprawdę daleko, stary, od milionowych. Okej, okay, w tej już byłem. Daleko. Dobra, okej, lecimy. Ej, stary, mamy naprawdę już poniżej 3 minut. A nie, przepraszam, mamy 3,5 minuty. Poniżej 4 minut, więc naprawdę czasu nie jest dużo. A ja cały czas jedyne co, to tak naprawdę marnuję swój kill off, no nie? I to jest mega tragedia, stary, to jest serio tragedia. Akurat ja teraz jestem na 46 kratce, wiesz? Więc no nie. Ej, mam geodę. Masz geodę? Mam geodę, stary! Nie żartuję, mam geodę. Ja też żartuję, stary. Ale Jezu, stary.
Moja jest tak bardzo mała. U mnie chociaż jeden jest w ogóle? Czekaj. Ja mam dwa tylko. Tak, ja mam tylko jednego, stary, i on mi dał cztery. On mi dał cztery w tym momencie. Ja miałem, słuchaj, teraz jednego pachowego i jednego fartownego, bo jeden dał mi piątkę, a drugi 15. To mam ile teraz łącznie 60. Dobra, ej, ale wiesz co ja zrobię? Wiesz, ja albo... Czekaj. Ja się, słuchajcie, tutaj wytrwanie. Słuchajcie, zostało nam 2,5 minuty. Ja jestem wyciszony i słuchajcie, będę kopał przed siebie, ale wiem, że ametyst, słuchajcie, rośnie z czasem. Spójrzcie na to. Mamy tutaj kryształ, który jest prawie wyrośnięty. Mamy tutaj kryształ, który jest prawie, słuchajcie, wyrośnięty. Więc może przez te ostatnie 2,5 minuty one wyrosną i ja po prostu zaraz tutaj wrócę, a tutaj po prostu będzie kolejny kryształ, bo w tym momencie, słuchajcie, mamy idealnie stówkę. Idealnie stóweczkę. Więc serio, różnie może, słuchajcie, być. Ej, ja ci powiem, że mam równo stówę, wiesz? I kopię dalej. A ty jak tam? No czyjeś trochę głupio, bardzo głupio. No a ile tak ty masz dokładnie? Przegrywam. Tak serio, dokładnie. No mam teraz, sorry, łącznie 60, z tym, że zobacz, ja miałem jakieś, tu już chyba była czwarta geoda, nie mylę się, czwarta. No chyba czwarta, ja miałem dwie. Ale tak. Z tej jednej tylko cztery, stary, załapałem, nie? Mamy dwie minuty, tak samo jak ja z jednej. No faktycznie, ale naprawdę, to ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja półtora staka miałem w jednej godzie. To wyglądało w ogóle jak jakieś cheaty. Totalnie. Ej, serio, no niesamowity w ogóle sposób, nie? Ale no dobra. O, stary, znalazłem dungeon. Znalazłem dungeon, a ty mówisz, że w dungeonie może być, tak? Często są, bo tak widzisz więcej przestrzeni. Dobra, okej. No nie wiem, stary. Nie wiem, ale dziwnie jakoś tutaj to jest zbudowane. Przejdź się chociaż. Stary, no czekaj. Stary, mam dwa wózeczki. Name tak w jednym. Okay. W drugim wózeczku mam... No kliknij to. Gościu, kliknij to. Respiration 3. I stary, Glowberries! To jest jakiś nowy item! Co to jest? Stary, co to jest Glowberries? Jakie jagody? Ej, stary, nie wiem co... Ej, teraz tak szczerze, totalnie mnie zszokowałeś. Ej, stary, mamy w ogóle minutę, ale ja, stary, nie wiem czym jest Glowberries, powiem ci szczerze. Co może być? Ej, stary, naprawdę... Axolotl? Nie wiem. Masz axolotla? Różowego. Nice, bo podobno ten niebieski jest najrzadszy, nie? Tak. O, tam 1% szansy. 1% albo nawet i mniej. Ej, dobra, czekaj, bo ja muszę się wrócić. Ja jakoś tędy, słuchaj, szedłem. Ej, ale to Glowberries, słuchajcie, jeśli wy wiecie, czym jest Glowberries, to koniecznie napiszcie w komentarzach. My bylibyśmy na pewno bardzo wdzięczni. Słuchaj, zostaje nam pół minuty, stary. W tym momencie jest pół minuty, więc ja w takim razie wracam się, słuchajcie, do mojej geody i zobaczymy. Myślisz, że coś w niej wyrosło, czy nie? W geodzie? Nie wyrosło, stary. Chyba nic mi, stary, nie urosło w tej godzie, bo wiesz o co chodzi? Te ametysty, one się odradzają, więc ja liczyłem na to, że wykopię i zaraz, stary, ona się odrodzi, a tutaj zostaje 15 sekund i chyba niestety, ale ja ten przegrałem, stary, fest, nie tak. Będzie, stary, nie będą chyba te kryształy do zebrania, ale i tak spróbuję je wykopać, bo, stary, zostaje nam teraz 5, 4, 3, 2, 1 i w takim razie, stary, stop. No dobra, wykopię tego niestety, no nic, słuchajcie, z tego niestety ten też nie zadziałał. Wygrałem? Ej, nie no, Elviso, powiem ci, że naprawdę, gościu, no masz przegranko, nie? Masz ewidentnie, stary, przegranko, no bo Abra, jakby, co? Mam dla ciebie propozycję. No dawaj. Stań w tym miejscu. No dobra. Chodź do tej dziury. No stary, stoję w tym miejscu, o. No. I ja co? Teraz zrobię tak i ci nic nie dam, o. Gościu, czy ty właśnie zepsułeś mi stalaktyt, czy mi się tylko wydaje, jaki? Stary? Który? No ja cię kręcę, ej, naprawdę, ale ty będziesz miał problem, nie? Dobra, ale ja gdzie? Ej, naprawdę, dobra, w każdym razie, stary, mam Glowberries, jakieś pomarańczowe coś, bardzo... Pokaż, mogę jedno w ogóle? W ogóle, stary, nie, ale będę mógł ci to sprzedać chętnie. Patrz, zobacz, ale nie jedz tego, błagam, nie jedz. I słuchaj, teraz tak, ja mam ametyst szarków równe 100, mam 64 plus 36, ile ty masz w tym momencie, stary? 60. No to chyba przegrywasz i musisz mi, stary, niestety swój ametyst oddać, bo takie były zasady. A odnośnie tego Glowberries, stary, ja bym ci bardzo chętnie dał. Naprawdę, nawet za darmo, okej? Okay? Tylko umówmy się, że ja najpierw się dowiem od widzów, dobra, co to w ogóle spoko jest. Bo widzowie na pewno... Ej, dobra, dasz mi ten ametyst czy nie? Bo no już ci dam, proszę bardzo. No bo ja cię kręcę, ja muszę tak biegać, stary, w ogóle. I ty jeszcze masz klucz wszędzie. Wszystko mi chyba dałeś. No, więc moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej kozackich filmów z Minecrafta 1.17, słuchajcie, na milionowicach. Oczywiście piszcie nam o mnóstwie nowości, bo słuchajcie, mamy te squidy nowe, mamy, słuchajcie, te Glowberries, może to jest jakaś kozacka rzecz. I oczywiście wpadajcie na sklep www.abraety. Pierwszym głopsie. Czekaj na was epickie koszuleczki, kubeczki i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem odręcznie przeze mnie podpisanym gratis. Ale pospieszcie się, bo ich ilość jest ograniczona. www.abraety. Pierwszy link w opisie. Ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro. Dobrego dzieneczka, eleczko i pół!